I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two-seater. Cześć i czołem, witam was kochane siorki w kolejnym odcinku z World of Tanks. Chwilowo jestem sam, ale to mnie jakby w ogóle nie blokuje i to, że jestem sam, nie powoduje tego, że nie chcę grać, bo chcę, słuchajcie, mam sporo czołgów do expienia, mam dużo expa do zdobycia, mam jeszcze wrzucone przyspieszenie zdobywania doświadczenia, więc to trzeba korzystać z tej przyjemności i po prostu pykać. Gdzie tu jechać? Ciężkie czołgi to jeden heavy, KV-1 nie do przebicia, na pewno w miasto. Tego nie umiem robić, ale spróbuję się bawić w spotera. Chyba, że do miasta pojechać, tylko tam będą nowo ciężkie czołgi i to jest ból. A, jedźmy w miasto. Co się może zdarzyć? Zresztą zobaczymy, jak się nasi przeciwnicy i nasi współgracze zieloni rozpiszą. Nikt tam nie jedzie. No to samo się powiedziało, to muszę tu jechać. Tylko już tak delikatnie. Za kamyczek. Nie wyjeżdżaj, proszę cię. Nie wyjeżdżaj jeszcze. O Jezu, jakie szczęście. O matko boska, po co ja się tak wychylałem? Ale to był błąd. To był wielbłąd, słuchajcie. Kurde mol. Jestem zdegustowany. No dobra, jedziemy dalej. Bo szkoda marnować czas. Trochę się zagrałem taktycznie. Po co czekałem? Jeszcze nawet nie byłem, jakbym był naładowany. To tak, a tak wyjeżdżanie bez możliwości przecież strzału to jest wyjeżdżanie pod celownik innym. Szczególnie, że wiadomo, że w tym miejscu jesteś po prostu wyświecony. I cię wszyscy widzą. No dobra. Co robimy? Nie bym pomógł ciężkim. Ja mam niezłą lufę. T32 Scorpion i dwójka Tiger. Czy tam pojechać? Nie, pojedziemy. Przecież nie, no trzeba jechać tutaj. To może w lasek pojedźmy. Kiedyś tak jeździłem z Bastkiem. Zobaczymy, czy coś z tego dobrego nam wyjdzie. Jaki ładny zamek. Potwierdzone info. To nic nie widać. Są wszyscy po drugiej stronie. Uj!
Chyba mnie lubią. Amoraczek! Ale pięknie! No chodź do tatusia. To jakieś zło mi tutaj rypło. Proszę, proszę. Ach, kurczę. Wow. Silnik. No trudno, to było tak jak było, ale i tak jestem z siebie zadowolony. Patrzcie, 1400 wyświeconych. Niezła bitwa to była. Pytanie, co teraz z tego wyjdzie? Bo tam przegraliśmy, raczej w tyłek będzie. Ale bitwa naprawdę przyzwoita, tak mi się wydaje. O. Ciebie objechali, przykro nam, zginiesz. Ale... Może nie my za mało tam puszowaliśmy. Ale ciekawa bitwa, podobała mi się. Podobała mi się ta bitewka. Co możemy sobie jeszcze podwoić? No, KW1S oczywiście. Trzeba to wykorzystać, jak nam daje los taką możliwość. El Haluf. Gdzie możemy jechać? Na Mordor. Więc jedźmy. Tam... Kto ma zająć pozycję? Pomyślimy. Zobaczymy, jak się go zjadą. Bo wiecie, mnie boli moja długość przeładowywania tego działa, tak? 11 sekund. Nie, no nie tu, panie, gdzie pan jedzie? Chyba, że tędy. A, to może mieć na swoją logikę. Jedziemy dalej. Tu nie wiem, czy to jest skręcić, czy nie. Cześć Kubuś, nagrywam odcineczek, ale jak coś to zapraszam. Gdzie pojechali nasi ci? Kogo nie ma, to jest jakieś chore. Kurde, nie mogę tak działa obniżyć, no. Na jakich dniach grasz? KW1S gram na szóstki. Na
czy na piątka? Bo na piątka, no tak, nalegam na szóstki, no mam tutaj Oikę na przykład, przyjaciela naszego. Bez kitu. Jeżeli mógłbym się jeszcze podpytać, ile mam zamiar grać mniej więcej? Ile? No jeszcze jakieś 20 minutek, Kubuś. Będzie mi bardzo miło, jak do mnie dołączysz. No ja już jestem, czekam. Bitwa jest przegrana, powiem ci. Jak większość w twoim wykonaniu. To było podłe. Ale prawdziwe. Wcale nie większość, bo sprawdzałem, tylko 48% chyba mam wygranych. Więc wcale nie taka większość. O kurczaki. Ja za to mam przyjacielu, czekam jak to, jak tam ci idzie? Wygrywasz, przegrywasz? Nie, przegramy to, bo nas skapują, ale... Ale generalnie jest spoko. Kurde no, w ostatniej sekundzie mnie zabili, no. Bo to była taka fajna była bitwa, że przegraliśmy 11-7, ale były cztery czołgi i się broniliśmy w jednym miejscu, byliśmy otoczeni. To można było trochę postrzelać. Dobrze, przyjacielu, wysłańcie zapraszenie. Jakie ty jakie proponujesz? Obojętne mi to jest, możesz wybrać te. To jeżeli mogę wybrać ja, to ja tak serdeczną szóstkę. Proszę. Była faktycznie bardzo serdeczna, dziękuję. Losowanie przeciętne. Aczkolwiek otwarta mapa to nam daje pole do popisu. Tylko właśnie ja tak nie bardzo. Bo ja mam trolla, to mi nie pasuje. Nie wiem gdzie pojechać. Ja to chyba muszę na górkę pojechać. Bo ja tu mam słaby silnik, ja tu nie jestem tak szybki, żeby spotować. No, spottingiem to się zajmę ja akurat. Tu jadę na górkę, przyjacielu. Nie ma problemu. Tutaj mamy ładnie dwóch spoterów, ja i 50-16, to już coś wiesz, wyspotujemy na samym starcie. To ktoś musi jeszcze strzelać. Jedzie oni, on wystarczy. Aha, Cromwell na trolu gra. Komu on na trollu? No bo za 300 mi walnął, to na pewno troll. No na pewno. Albo jakiś amurak, albo coś takiego. Nie, nie, bo amurak to mnie na szczała ściągnął, całkowicie na szczał. Teraz pod górkę podjeżdżam, 2 tygodnie później. Tam nie będziecie mieli wsparcia artyleryjskiego, bo arta na 59-16 się skupiła.
Okej. Ktoś do ciebie dzwoni, czy mi się wydaje? Moja żonka mi pisze SMS, wiesz? Tak fajnie stoją te ciężkie czołgi. Idealnie pod artę, tylko ta arta nie strzela. Idealnie pod mojego trolla. Tylko nie przebijam, kurde. T67 na strzała! Jakie to jest właśnie piękne! Już nie muszę dalej grać w czołgi, bo nie wiem swoje marzenie. Ach, ty 62 mnie zobaczył. Wyspotował mnie. Wszyscy walą w tego oni. To ja też. Tylko ja mu 22 zabiegam z trolla, nie? No ale wiesz, po troszku i w końcu go zjecie. Żeby tam podjechać bliżej. Cześć, bratę, mam pojedynek kółkowy z Kromolem. Z 5 kółek zrobiłem. Z nim. Uciekam. Uciekam za domki. Dawaj tą Matyldę. O, fajnie, z mojego spota. Ale stary, nic nie powiem, ale mam 3 kile. Idziemy kończyć tego oni. Ja mam teraz jeszcze Chaffee na full życie, który mnie ewidentnie chce zabić, aczkolwiek mu to nie wychodzi. Jedyna pomoc. Pożar. Ja będę się starał tam uciekać do ciebie. Tak, a ja jadę w twoją stronę. On w drugą stronę jedzie. Parczera. Tak, aczkolwiek będzie miał zaraz psikusa. I nie będę walił, bo to z takiej odległości trolem to swoich zabija, nie jego. Buś? No przyszłem i od razu dobra bitwa. Ale patrz, mam tylko 300 uszkodzeń, stary. Ale 3 kile, tak jak ja. Ale 3 kile, no bo tam wiesz, tego oni walnąłem kilka razy, ale to po 22 wchodziło, nie? No, 1400 gwiazdek. Wynik drużynowy, pod ilość gwiazdek jestem w środku. Ale kilami jestem pierwszy! Ilość gwiazdek powiadasz? No. No tak średnio najeżdża, ale kilami to oczywiście jesteś pierwszy. Piąteczka następna. No dobra, to tak. Wiesz, staram się zarobić. Dobrze. Niskim. Powiem ci, że ten, tak, bo to ustaliłem to jest z Bastkiem. Jeszcze chwila tych czołgasków, ja muszę posprzątać, wiesz? I tak o 20 bym robił faremkę. Zapraszam serdecznie. Opi dopi. O. Jasne, że będę grał w ten czas w Dying Light'a.
Sprawdzę, czy twojego T67 też mogę na strzałach rozwalić. Poczekaj. Daj do lwa. Do lwa. Czy jesteś gotowy na przyjęcie mojego strzału? I tak we mnie nie trafisz. Nie, bo mi ten zajechał drogę. Nice. To było piękne. Kuba, jak ci idzie zarabianie? Przepraszam. A podpuściłeś mnie. To jest twoja wina. Spoko, i tak jest dobrze. I tak mi oddasz? Więcej zarobię dzięki tobie. Jak więcej? No normalnie, bo za to, że ty mi całkowicie czołg wysadziłeś, ja dostanę około 10 tysięcy. Naprawdę? I za to, że w ogóle... No. I za to, że ja w ogóle zabrałem udział w bitwie, dostanę kolejne 10 tysięcy. Mam 20 tysięcy na czysto. Czyli ci się opylało. No. Kurde, no nic nie trafiłem jeszcze. Jak to nic nie trafiłeś? No to pod ciebie. Ale wiesz, że ja nie byłem nawet wcelowany maksymalnie. Cały czas jechałem. To weszło jakoś. No los tak chciał, Kuba, no. Co ja ci mogę powiedzieć? No dobrze. To tak może teraz przeskoczmy sobie jeszcze tier niżej. Czwórki? Przekonałeś mnie. Nie, bo na czwórkach to idealny moment, żebym jednocześnie sobie pił herbatkę i grał. Dlaczego? Bo na piątkach i szóstkach już się powoli troszeczkę, tak troszeczkę, nie za dużo, tylko troszeczkę się skupiam. Oby ta bitwa potrwała długo, to akurat po nie będziemy kończyli misie kolorowe, no chyba, że zaraz polegnę. Gdzie jedziemy? Prawo. Ale chcesz na górę wjechać? Coś. Czy dołem? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem, za czym jak się nasze czołgi rozłożą. Ale chciałem ci coś powiedzieć sobie ten, zainstalowałem sobie na telefon pewną aplikację i odnośnie ósemek, patrząc na ósemki a szóstki, na szóste i niższe tiery gram o 80% bardziej agresywnie. Rozumiesz to? Jaka to jest różnica? No tak, to na wyższe tiery, a to nikt nie gra agresywnie na tiery wysokich, bo to się tą koszty duże, nie? No dokładnie, a wiesz, i no średnio, tak szczerze mówiąc, najlepiej mi idzie na szóstkę. Gdzie jedziemy? Na górę? No i... Spróbuję góreczkę, zobaczymy jak tutaj się rozłożą przeciwnicy. O! Nie! Cofaj! My tu będziemy zjedzeni. Tu trzeba pokombinować od innej strony. Też można było tam magazynek sprzedać jednemu, no ale dobra. Nie, bo tam był celowany jeszcze z tyłu jeden. I to jest pewka, bo jeżeli oni zobaczyli dwóch spoterów, to na... Kurde, coś mi się zepsuło w czołgach. Masz Lagensona? Czy tylko ja mam? Chyba ktoś mi zabrał internet. Zabrano mi internet, słuchajcie. Także na tym będziemy kończyć. Bo widzicie, co się dzieje. Ktoś mi zabrał internet, Kubuś. Nie wiem, nie słychać mnie pewno. No nic, kochani. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie.
To jest znak, że trzeba zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.